Aby dodać efekty przejścia pomiędzy slajdami, które będą widoczne po uruchomieniu pokazu slajdów, należy wybrać slajd, przed którym taki efekt ma się pojawić. Następnie przejścia. Z listy przejście do tego slajdu przykładowo wybieramy ścieranie. Za pomocą operacji efektu możemy zadecydować o szczegółowych ustawieniach efektu. W tym momencie widzimy, że przejście zostało dodane. Zobaczmy, jaki będzie efekt widoczny na pokazie slajdów. Po przejściu do kolejnego slajdu rzeczywiście efekt ścierania wystąpił. W zakładce przejścia po wyborze efektu możemy również określić czas trwania tego przejścia liczony w sekundach. Mamy możliwość zastosowania takiego efektu do wszystkich slajdów znajdujących się w prezentacji.